17 lipca wspominamy błogosławionego Pawła Piotra Gojdicza, biskupa. Piotr urodził się 17 lipca 1888 roku w miejscowości Ruskie Peklany, niedaleko Preszowa. Był synem Stefana i Anny. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w Preszowie w roku 1907 postanowił iść w ślady ojca, który był kapłanem obrządku grecko-katolickiego. Rozpoczął zatem studia teologiczne. Ukończył je w roku 1911 i w dniu 27 sierpnia tego roku przyjął święcenia kapłańskie. W pierwszych latach posługi powierzano mu wiele różnych urzędów. Był zastępcą proboszcza, prefektem internatu, katechetą. Pełnił także odpowiedzialne funkcje w kurii biskupiej. 21 lipca 1922 roku wstąpił do zakonu bazylianów, gdzie przyjął imię Paweł. Już 4 lata później objął urząd administratora apostolskiego eparchii preszowskiej, a w roku 1927 został mianowany biskupem. Uroczystość konsekracji odbyła się 25 marca 1927 roku w Bazylice Świętego Klemensa w Rzymie. Jako hasło swojej biskupiej posługi wybrał słowa: Bóg jest miłością, kochajmy Go. W swojej posłudze pasterskiej kładł nacisk na pogłębianie życia duchowego kapłanów i wiernych. Zakładał nowe parafie, zainicjował budowę sierocińca, troszczył się o rozwój szkół. W jego fundacji w 1936 roku w Preszowie utworzono gimnazjum grekokatolickie. Przez wiernych nazywany był człowiekiem o złotym sercu. Od 13 kwietnia 1939 roku biskup Paweł Piotr Gojdicz był również administratorem apostolskim Mukaczewa. Skomplikowana sytuacja polityczna na Słowacji i niechęć władz spowodowały, że złożył rezygnację z zajmowanego urzędu. Papież jednak rezygnacji nie przyjął i mianował go ordynariuszem preszowskim. Gdy w 1948 roku do władzy doszli komuniści, zaczęli nakłaniać grekokatolików do przejścia na prawosławie. Biskup zdecydowanie się temu sprzeciwił, otwarcie protestując przeciwko takim praktykom. W kwietniu 1950 roku komunistyczne władze Czechosłowacji uznały działalność kościoła grekokatolickiego za nielegalną. Biskup został aresztowany i w styczniu następnego roku oskarżony o zdradę, za co sąd pozbawił go praw publicznych i skazał na dożywotnie więzienie. 2 lata później, na mocy amnestii, zamieniono mu karę na 25 lat pozbawienia wolności. Wielokrotnie proponowano mu, że jeśli tylko zdecyduje się na zerwanie jedności ze stolicą apostolską i przejście na prawosławie, będzie mógł wyjść z więzienia. Wierny do końca Chrystusowi i Jego Kościołowi, zmarł w więziennym szpitalu w Leopoldowie w dniu swoich 72 urodzin, 17 lipca 1960 roku. Po 2 latach jego ciało przeniesiono do katedry św. Jana Chrzciciela w Preszowie, gdzie od 1990 roku spoczywa w sarkofagu w jednej z kaplic. W tym samym roku władze państwowe dokonały rehabilitacji biskupa. Do grona błogosławionych biskupa Pawła wprowadził święty Jan Paweł II w dniu 4 listopada 2001 roku podczas Eucharystii celebrowanej na placu świętego Piotra w Rzymie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie błogosławionego Pawła Piotra, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.